Witam, z tej strony Krzysiek, Remont for You. Kolejny dzień zmagań. Dzisiaj, tak jak obiecałem, gebericik już zrobiony. Dlaczego już? Bo postanowiłem, że odwrócę kolejność filmów i będę nagrywał najpierw jak robię, później jakąś tam kilka słów na koniec, żeby to zobrazować może dokładniej, tak? Co tutaj nastąpiło i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, spróbuję tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że będzie troszkę lepiej. Więc tak, dzisiaj pęknął nam gebericik, tak to tutaj wyszło. Wyszło tak, że akurat całą płyteczką sobie zaczęliśmy od dołu, zabudowa nam spasowała idealnie, można powiedzieć, nie musieliśmy nic dokładać, nic tam przycinać i tak dalej. Idealnie po prostu weszło nam 6 płyteczek, także bez tutaj dodatkowych i żadnych cięć nieoryginalnych i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, od czego tutaj zaczynamy sobie rozmierzając gebelit? Tak jak mówię, najpierw najważniejsza rzecz, czyli po prostu wymiar płytek. Teoretycznie na opakowaniu jest napisane 120x20, praktycznie płytki mają 19 z hakiem na 119 z hakiem, tak? Czyli na 6 płytkach to jest prawie 6 cm. Tak? No plus minus krzyżyki, załóżmy 5 cm. Dlatego ważne jest, żeby mieć płytki przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z zabudowami i tak dalej. Czasami się nie da, ale mówię, tutaj akurat wyszło tak fajnie, że praktycznie zmieściliśmy się idealnie. I teraz tak, od czego sobie zaczynamy? Ja zacząłem sobie tutaj od... na filmie to będzie pokazane. Od naniesienia sobie tutaj poziomu. Zwróćcie uwagę, tutaj na dole praktycznie ta płytka nie dochodzi nam do samej podłogi. To jest zrobione celowo, dlatego że musi zostać szczelina dylatacyjna między podłogą a ścianą, w tym przypadku geberitem. Dlaczego? Dlatego, bo podłoga lubi sobie zapracować, tak? To jest wylewka, ona jest ułożona na styropianie. Wiadomo, że no też jeżeli jest ogrzewanie podłogowe, ta podłoga sobie pracuje bardziej, tak? Jeżeli się tam nagrzewa, ona się rozszerza, tak? Jeżeli stygnie, ona się kurczy, tak? Poza tym podczas użytkowania tutaj tego mieszkania wiem akurat po sobie, że podłoga lubi sobie czasami też zapracować, lubi sobie przysiąść i tak dalej. Mieszkanie jest oddane, nikt tutaj nie chodzi, dojdą meble, dojdą płytki, dojdą jakieś tam, nie wiem, szafki, pralki, gdzie nigdzie ta podłoga sobie lubi się ruszyć. No i właśnie po to jest to zrobione, żeby tutaj nie nastąpiło żadnych dziwnych, nie nastąpiły żadne pęknięcia i tak dalej. Co z tym robimy? Tego nie fugujemy, zostawiamy to po prostu na silikon, tak? Czyli kupujemy silikon w kolorze fugi. To jest bez problemu wszystko, że tak powiem, dostępne w hurtowni i tak dalej. Fugujemy sobie podłogę, fugujemy sobie ścianę, czy tam odwrotnie. Naklejamy tasiemkę, robimy tutaj dylatację taką z silikonu. Praktycznie tego nie widać, oprócz delikatnego połysku, kolor jest taki sam. I tyle, tak? Czyli od czego tutaj sobie zacząłem? Tak jak mówię, rzuciłem sobie laserek tutaj na tą pierwszą płytkę. Ona jest idealnie w poziomie, od niej wystartowałem, tak? Do tego tutaj należy pamiętać, żeby zachować sobie idealny kąt, tak? Zarówno ze ścianą, jak i z geberitem. No, jeżeli my sami robimy takie rzeczy, tak, a nie hydraulicy, no to musimy sobie, że tak powiem, no, postawić poprzeczkę, żeby ta płaszczyzna była równoległa do tej płaszczyzny, tak? Czyli w momencie, jak będziemy mieli kąt między płytką a płytką tutaj w naszej sytuacji, to automatycznie powinien nam wyjść kąt na ścianie, tak? Nie powinno tutaj być żadnych numerów, no bo sami to robiliśmy, tak? Mamy miarkę, mamy lasery, powinno to wyjść dobrze. No i tyle. Postanowiłem odwrotnie nagrać filmik, dlatego wiem, co będzie nagrane. I mogę tutaj wam powiedzieć, czyli tak jak mówię, poziom, pion, wrzucamy sobie, układamy, zresztą na filmie to będzie widać, tak? Ja układam sobie na przykład kilka rzędów, powiedzmy sobie 3 sztuki, ustawiam sobie jakieś tam krzyżyki i dopiero jak zapnę, to dopiero przykładam poziomicę, że zaczynam pionować te płytki, tak? Czyli sprawdzamy sobie, nie wiem, czy to widać, ale no raczej nie ma się do czego przyczepić, tak? Układamy sobie płyteczki, dopiero później, ileś tam płytek, dopiero później przykładamy poziomice, dopychamy tam, gdzie jest
gdzie jest więcej, trochę delikatnie dobijamy. Mówię, nie na siłę, bo można sobie tam, że tak powiem, więcej bałaganu narobić i nie daj Boże tutaj może nam przełknąć płytka, jak będziemy na siłę dobijać, bo w takich miejscach lubi zawsze gdzieś tam sobie strzelić. I tyle, no. Także jest wszystko fajnie, wyszło w kątach, prawda, w pionach, w poziomach. Tak jak tu widzicie, kąt jest zarówno tutaj, 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 tak? Także myślę, że jest ok. No, jest godzina jakoś tam przed pierwszą, także jeszcze zrobimy sobie, dotniemy sobie płyteczki dzisiaj na tą ścianę. Na tą naszykujemy sobie na jutro, żeby wystartować z rana, no bo docinanie, szlifowanie, no to dużo czasu pochłania, także to sobie jutro naszykuję. No i tyle, zapraszam na film. Myślę, że timelapse będą bardziej oddawać to, co robię, niż takie powolne tłumaczenie i mówienie po kolei, co jest. Raczej kilka słów wstępu, no zobaczymy, no bo wczorajszy filmik też miał wyjść krótki, a wyszedł 40 ponad minut, także kwestia, muszę to po prostu poskracać, bo wiem, że wy też nie macie czasu tego oglądać, a ja czasu, żeby to się wszystko konwertowało i tak dalej, i tak dalej. Także skracam to teraz w timelapsach. No dobra, zapraszam na film, jak coś łapka w górę, jakieś pytania śmiało możecie sobie tutaj pisać pod komentarzem. Będę wiedział, to ewentualnie coś podpowiem, coś odpowiem. No i tyle. Także do zobaczenia jutro w kolejnej części. Zapraszam do komentowania. Jeżeli coś się wam nie podoba, to też napiszcie. Jeżeli się podoba, to napiszcie. Także słowa krytyki konstruktywnej też mile widziane. I tyle. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Do jutra.